Witam, Paweł Tarczyński. Długo oczekiwana premiera szufla z systemu Keter Rock, dawniej zwanego też Keter Gear, dostępnego pod różnymi brandami, na przykład pod marką Magnusson czy Erbauer w Castoramie. Więc myślę, że system, przez to, że też już wiekowy, ponieważ sam Gear ma ponad 7 lat, dobrze znany naszym użytkownikom, ale teraz mamy wersję 2.0, o której mogliście w poprzednim filmiku usłyszeć. Teraz producent dodatkowo do systemu daje nam szuflady. Niedawno na rynek weszła szuflada potrójna, gdzie mamy dwie ćwiartki i jedną połówkę. Więc już mamy fajnie, ponieważ producent nie wchodzi nam taką, że tak powiem, standardową szufladą, tylko dostajemy dwa różne rozmiary. Spójrzcie na ten słupek. Ja tutaj mam trzy skrzynie, które zostały zakupione właśnie jako standardowa skrzynia z dwiema ćwiartkami i z jedną połówką, ale dzięki chwili kombinacji i dzięki temu, że producent daje nam możliwość przekładania szuflad, co Wam też pokażę niedługo na filmiku, żebyście mogli robić to samodzielnie, możemy sobie zmienić konfigurację naszych szuflad i tak, mam skrzynkę z trzema szufladami, mam skrzynkę z dwoma szufladami i mam skrzynkę z czterema szufladami, dzięki czemu właśnie jest ta możliwość tej konfiguracji, zmiany tej szuflad i mogę dostosować się do siebie. Kolejnym ważnym elementem Rocka dwójki jest to, że nie muszę brać ze sobą typowego karta. Mam wózek teleskopowy, który w każdej chwili mogę odpiąć i zamiast dźwigać ze sobą typowego karta, wybieram sobie dane skrzynie, które potrzebuję i nie jestem uwiązany i nie muszę dźwigać stale tego jednego elementu. Kolejna fajna rzecz w tym systemie, w tych skrzyniach, jest funkcja wieszania skrzyń. Wszystkie skrzynie nowe systemu ROG w wersji 2.0, bo niestety te poprzednie, które macie jeszcze dostępne właśnie w Castoramie czy w sprzedaży internetowej pod nazwą Gear 1.0, nie mają tej funkcji, ale ROG już ma możliwość powieszenia skrzynek na ścianie. We wszystkich pojedynczych skrzynkach, jeśli kupujecie, znajdują się uchwyty ścienne do zawieszenia skrzynek. Również znajdują się podobne uchwyty w połówkach, małych organizerach połówkowych. Do samych szuflad producent nie dodaje nam uchwytów ściennych, ale niedługo już w sprzedaży pojawią się osobne uchwyty do właśnie tych największych skrzyń, w których znajdują się szuflady. Więc nie będziemy zmuszeni do kupowania skrzyń, jeśli będziemy chcieli tylko szuflady, to będziemy kupowali sobie szufladę i do tego osobno jako akcesorium właśnie element ścienny, dzięki któremu będzie możliwość zawieszenia. Czyli mamy tak, brak karta, największy plus, moim zdaniem tym Gear czy ROG pokonuje nawet Milwaukee, możliwość zawieszenia każdej skrzyni na ścianę. Świetne rozwiązanie na warsztacie, jeśli ktoś chce stworzyć sobie system typowo warsztatowy, czy wykorzystać te szuflady jako półki. Możliwość dowolnej aranżacji wnętrza skrzyni szufladowej, czyli możliwość zmiany szuflady, przekładania tych szuflad między sobą. Moim zdaniem też świetne rozwiązanie. Moim zdaniem system blokady zaciągnięty tak naprawdę z konekta jest lepszym wyjściem niż system blokady, który występuje w Milce. Nie mamy tutaj tak zwanego zamka, tak? Nie mamy jakiejś blokady. Szuflady normalnie blokują się nam na klik plus dodatkowo boczne zapięcie, które dla mnie jest bezbłędne. Ja uwielbiałem je w konekcie. Moim zdaniem świetnie się sprawdzi w roku. Dodatkowo, tak jak Wam pokazywałem na poprzednim filmiku, we wszystkich skrzyniach marki ROG mamy z boku otwory, które umożliwiają nam dopinanie akcesoriów. Oczywiście nie mamy przez producenta stworzonego jakiegoś tam systemu zapinania,
ale to jest tylko dlatego, że producent uważa, że każdy powinien stworzyć to dla siebie, dopasować pod siebie. Mamy gotowe otwory montażowe, mamy takie przetoczenie, które mogą być uznane za tory, tak, do systemu mocowań. Niedługo zobaczycie na kanale, jak ja to rozwiązałem. Myślę, że też będziecie zainteresowani. Więc to jest dodatkowe, że tak powiem, akcesorium. Mamy teraz na pokrywach wszystkich skrzyń z wersji 2.0 możliwość dopinania organizerów połówkowych, co też jest bardzo fajną rzeczą. Niestety połówki nie zapniemy na skrzynki z poprzednich wersji. To znaczy zapniemy, ale nie będą tak stabilne, ponieważ nie ma dodatkowych zaczepów środkowych. Chyba że zapniemy na przykład na starą skrzynkę ze starą pokrywą połówki i na to damy drugą skrzynkę, wtedy trzyma się to idealnie. Nie ma jakichś problemów, to nie wypada, ale musi być coś nad połówkami, żeby to spinało, że tak powiem, do kupy. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o szuflady, bo dzisiaj głównym tematem są szuflady, jest góra naszej szuflady, czyli powiedzmy blat roboczy. Mamy tutaj dwojako, coś a la rączka, tak, do jakiegoś wyciągania czy wrzucania na przykład na rusztowanie tej skrzynki. Oczywiście boczne konektory można użyć jako rączki, ale mamy tutaj też, tak powiem, na trzecią rękę, czy to wyciągnąć z samochodu, z busa taką szufladę, czy właśnie w dwóch rzucać na rusztowanie, zawsze jest dodatkowy spornik. Dodatkowo, jeśli wykorzystujemy na przykład górę skrzynki jako blat roboczy, tu możemy sobie jakąś drobnicę wsypać, to nam nie ucieknie, nie wypadnie. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o szuflady, to macie spód szuflady. Jak widzicie, są one przetłoczone, dzięki czemu mamy dużo większą sztywność dna szuflady. Moim zdaniem wystarczającą, nawet przy pełnym załadowaniu. Ja już sprawdzałem z kluczami, z jakimiś śrubami, naprawdę to się nie odkształca, działa bardzo płynnie. Sama szuflada też jest fajnie, ponieważ gabarytowo jest zbliżona do szuflad systemu Packout od Milwaukee. Jak dobrze pamiętam, Packout to jest 36 litrów pojemności, ROG 33 litry, a cenowo ROG wychodzi połowę taniej od Milki. Oczywiście Milkę możecie wyrwać gdzieś tam na jakichś promocjach czy bezpośrednio od dystrybutora w troszkę lepszej cenie, ale ROG pewnie też będzie można wyrwać na jakichś promocjach też jeszcze taniej niż jest to na stronie producenta. Więc mówię, musimy trzymać się, że mamy prawie tą samą pojemność za połowę ceny, jeśli chodzi o Milwaukee Packout, a różnicy jakościowej nie ma. Dodatkowo mamy tutaj wagę. Szuflada ROKA jest o kilogram lżejsza od szuflady Milki przy zbliżonej pojemności. To też jest sporym plusem, ponieważ gdy musimy tych skrzynek troszkę załadowanych dźwigać, każdy kilogram się liczy. A przy takim prostym secie z trzech skrzynek mamy 3 kg lżej, więc zawsze te plecy oberwą mniej. Dodatkowo w każdej szufladzie udało się Keter Polska wywalczyć, żebyśmy mieli zapewniony komplet przegródek. Bardzo fajnie, ponieważ no, nie każdy tego używa, ale Keter nie słynie ze sprzedaży akcesoriów, więc warto mieć te przegródki u siebie. Nawet jeśli byście chcieli za jakiś czas ich użyć, przydadzą się, są fajne, sztywne. Przez to, że mamy zrobione świetne przetłoczenia w szufladach, siedzą one naprawdę dobrze. Nic tam pod przegrodami nie przelatuje, te przegrody nie wypadają. Jedne z lepiej wykonanych przegród do szuflad chyba na rynku. Moim zdaniem ciekawiej wykonane przegrody niż w Milce. Dodatkowo, jeśli chodzi o budowę skrzynki, oczywiście mamy możliwość zapięcia tej naszej skrzynki na kłódkę. Kłódka jedna u góry, tutaj blokujemy ćpienia i to wszystko nam fajnie siedzi. Nikt nam skrzynki nie otworzy, mimo że jedną stronę uchyli, to druga go nie puści. Same prowadnice. Mamy pełen wysuw,
skrzynki, szuflady, co też jest bardzo dobre. Nawet jak mamy właśnie wsadzone przegrody, jesteśmy w stanie każdą pierdółkę sięgnąć, ponieważ szufladę wysuniemy w pełni. Dodatkowo prowadnice, moim zdaniem jedne z lepszych na rynku. DeWalt, pewnie Milka, to jedyne systemy, które mają prowadnice tak dobrej jakości. Pozostałe tańsze systemy, czy systemy, które mają szuflady w cenach zbliżonych do roka, mają prowadnice niestety dużo gorszej jakości. Tutaj to naprawdę płynnie działa nawet przy pełnym załadowaniu. Dodatkowo każdą szufladę, jeśli weźmiecie sobie, ja wam to pokażę na zbliżeniu, ale jeśli weźmiecie szufladę, ona jest fajnie wyprofilowana, ponieważ ona nie jest płaska, tylko mamy z tyłu zrobione, ciężko to powiedzieć, ale zobaczycie na zbliżeniu taki osadnik. Na przykład jeśli wam się woda dostanie, czy jeśli dostanie wam się kurz do szuflady, on powinien się zebrać na końcu szuflady w takich specjalnych otworach, więc narzędzia, czy nawet jeśli będziecie mieli jakieś drobne podkładki, drobne nakrętki, nie będą leżały w pyle, a ten pył będzie gromadzony w specjalnych przekroczeniach w szufladzie. I to występuje tak naprawdę w każdej szufladzie, w zależności od jej rozmiaru, ten magazyn kurzu jest większy, kurzu czy wody. Sama budowa zewnętrzna, no to tak standardowo wygląda jak rok. Mamy miejsce na koła, lekkie zwężenie, przetłoczenia w kształcie tak bieżnika samochodowego, tak jak to miał zawsze w miejscu w systemie gir. Możliwość dopięcia kół do dowolnej szuflady, ustawienia tego w dowolnej konfiguracji i tyle. Prosty, fajny system, w świetnej cenie, bo tutaj mamy szufladę za niecałe 400 zł, a szufladę o naprawdę sporej ilości funkcjonalności, fajnym systemem blokowania, fajnym systemem spinania, no i co najważniejsze, z najlepszym systemem transportu na rynku, bo odkąd, powiem wam, mam ten teleskop, to dla mnie Milka już się nie liczy. Mnie w Milce najbardziej wkurzało to, że ciągle miałem tego karta z tą skrzynką w środku i nawet mając szuflady i chcąc dostać się do zawartości karta, musiałem szuflady rzucić po to, żeby dostać się do skrzyni. Tu będę chciał, dam sobie 3 szuflady, na górę dam sobie skrzynię i zawsze mam do niej łatwiejszy dostęp niż jednak do tej typowej skrzyni na kołach w innych systemach. Myślę, że na razie tyle. Później wam będę pokazywać porównanie na pewno roka z Milką, żebyście mogli sami ocenić. Pokażę wam, jak wymieniać szuflady i ogólnie jeszcze przybliżę wam ten system. Trzymajcie się, cześć!